Sympatie i antypatie ziemskie. 386. Dwie istoty, które się znały i kochały nawzajem, czy mogą się znaleźć znowu razem w przyszłym istnieniu cielesnym i czy mogą się poznać? Poznawać się nie mogą, lecz być pociągniętymi jedna ku drugiej, to rzecz inna. A częstokroć związki serdeczne, oparte na szczerym przywiązaniu, wypływają tylko z tego źródła. Dwie istoty zbliżają się do siebie, na pozór wskutek przypadkowego zbiegu okoliczności, lecz które w istocie są niczym innym jak przyciąganiem się dwóch duchów, odszukujących się w tłumie. Zapewne byłoby to dla nich przyjemniejszem wprost poznać się. Nie zawsze. Wspomnienie istnień dawniejszych miałoby na razie większą niedogodność, jak to sobie wystawiacie. Po śmierci poznają się i będą wiedziały o czasie wspólnie przepędzonym. Czy sympatia zawsze pochodzi z dawniejszych znajomości? Nie. Dwa duchy współczujące odszukują siebie wzajemnie, chociaż nie znały się dawniej jako ludzie. Spotykanie niektórych osób, niby przypadkowe, czy nie powinno by być branem na karb stosunków sympatycznych? Pomiędzy istotami myślącymi są węzły, których wy poznać nie możecie. Magnetyzm będzie sternikiem do tej nowej umiejętności, którą trochę później poznacie lepiej. Skąd pochodzi wstręt naturalny, jaki czujemy do niektórych osób przy pierwszym ich spotkaniu? Są to duchy antypatyczne, które w skrytości odgadują się i poznają się wzajemnie. Instynktów a antypatia czy zawsze bywa wskazówką złej natury? Niekoniecznie mogą być duchami złymi, gdy jeden do drugiego pociągu nie czuje. Antypatia może się zrodzić z niepodobieństwa, jakie zachodzi w sposobie myślenia. W miarę jednak jak się podnoszą, odcienia zacierają się i antypatia znika. Antypatia, u której z dwojga osób najprzód powstaje. Czy u tej, której duch jest gorszy, czy u lepszego? Tak u jednej jak u drugiej. Przyczyny i skutki tego są różne. Duch zły może czuć antypatię do tych wszystkich, co mogą o nim sąd wydawać i odkrywać jego wady. Widząc po raz pierwszy osobę, wie, że będzie ganionym. Jej usuwanie się wywołuje u niego nienawiść, zazdrość i pobudza do czynienia złego. Dobry duch ma wstręt do złego ducha, bo wie, że nie będzie przez niego zrozumianym i nie podziela tych samych uczuć. Będąc jednak pewnym swej wyższości, nie ma przeciwko ostatniemu ani nienawiści, ani zazdrości. Cieszy się, gdy go ominąć może lub też lituje się nad nim.